otwarciu sali widowiskowej przy ulicy Kościuszki 4 w Zakopanem towarzyszył charytatywny koncert poświęcony zbiórce pieniędzy dla ciężko chorego Stasia. I choć sam koncert rozgrywał się pod słowami znamienitego poety Adama Mickiewicza „Miej serce i patrzaj w serce”, na scenie nie zabrakło tradycji. Występom zespołów regionalnych towarzyszył szlachetny cel – porwać widownię i skłonić do pomocy choremu chłopcu. W dniu dzisiejszym w ramach odnowienia nowej sceny wystąpiły zespoły ze Zakopanego, zespół Klimka Bachledy, zespół Giewont, regionalny parafialny zespół Giewont Zolce. Wystąpiła grupa akordeonistów pod zarządzaniem pani Zosi Frączystej i także z inicjatywy Kobiet Podhala namyślili pani Zosia Stanuch, kierowniczka zespołu Klimka Bachledy, żeby wspomóc trudną sytuację Stasia, który jest bardzo ciężko chory, pomóc jego mamie i jego rodzinie w ciężkiej chorobie. Wiadomo, że brakuje zawsze na to funduszy, na rehabilitację, na leczenie. I dzisiaj była okazja, przy tych występach była tutaj, jest ułożona puszka, do której ludzie zbierają pieniądze i w ramach tego będziemy mogli te pieniądze przekazać tej rodzinie Stasia Stachonia z Łolce, który bardzo ciężko zachorował. Charytatywny koncert przyciągnął widzów i dobroczyńców, którzy wypełnili salę po brzegi. Nie zabrakło także wsparcia ze strony laureatek konkursu na Najśwarniejszą Goroleckę 2017. Swoją obecność zaznaczył również harnaś roku 2016. Jan Stanuch, członek zespołu Klimka Bachledy, porywając do tańca tegoroczną Najśwarniejszą. Podhale niejako wyznaczyło pewien trend. Trend oparty na solidnych fundamentach chrześcijańskiej wartości pomocy potrzebującemu, chrześcijańskiej i góralskiej. W świecie wypełnionym cierpieniem potrzebujemy aniołów, działających nie dla sławy i poklasku, ale z czystego serca, pomagających bezinteresownie. Co powoduje, że znajdują się ludzie skłonni do wspierania podobnych inicjatyw? Całe moje życie związane jest z ratownictwem medycznym. Ponad 25 roków pracowała w szpitalu zakopiańskim, jeździła karetką, była dyspozytorem, różnych nieszczęść widziała i doświadczyła młodych ludzi. Sama przeżyła tragedię, bo mój syn też miał wypadek 7 roku temu i wiem, co to znaczy i każdemu rodzicowi współczuję, nikomu takiej byk biedy nie życzyła. Ta impreza, co tutaj była w kinie Giewont, była poświęcona Stasiowi. Stasiu ma 15 roku, jest z Łolcy, choruje na białaczkę. Strasznie fajny chłopiec, odwiedził go w Prokocimiu, tak się ucieszył, taki wesoły. Cały czas mogę dom, żeby się nie poddawał, że go wspieram, że jest tak samo, go traktuję, jakby był moim synem, czy tak samo jak Karol by był moim synem, no bo to są już, można powiedzieć, no tak jak moje dzieci. Warto zainteresować się podobnymi akcjami, warto dołożyć do nich swoją cegiełkę. W końcu warto wierzyć w to, że zdrowie powróci, choćby ta wiara była osnuta mgłą. Przecież w końcu na horyzoncie pojawi się słońce.